dzisiaj pogadamy troszeczkę na temat tej oto avicularii. Konkretnie co? Jak sami wiecie, w ostatnim filmiku zaprezentowałem, że kupiłem sobie awikularię oraz brachypelmę Emilię i tak stwierdziłem, kurwa, za każdym razem, kiedy otwieram ten pojemnik, to rozpierdalam jej tą cholerną pajęczynę. I co by tutaj zrobić, żeby, no nie wiem, nie rozwalać jej tego? I tak myślałem, ciężko to szło, jak to zwykle w moim przypadku bywa, i wymyśliłem. Zajrzałem do Google'a. Tada! Geniusz, tak wiem. No ale to już tam żarty na bok. No i w Google znalazłem dosyć ciekawą informację na temat tego, jak trzymać młode awikularie. Jako, że do tej pory trzymałem awikularie w sposób standardowy, czytaj na torfie i zwilżałem często wodą, tak stwierdziłem, że po prostu wow, może bym spróbował czegoś innego. Jeżeli ma zdegnąć, to i tak zdegnie, tak? I znalazłem, tak jak mówię, ten oto poradnik, że tak powiem, który możecie tutaj zobaczyć fragment tego. Całość znajdziecie oczywiście pod opisem tego filmiku. I poradnik w gruncie rzeczy mówi o dużej ilości wentylacji i zrezygnowania całkowicie z podłoża oraz karmieniu młodych awikularii martwym pokarmem. Czy to się sprawdzi? Przekonamy się? Nie wiem. Jeżeli okaże się, że poradnik ma rację, to będzie druga część tego filmiku opisująca, co dalej po prostu zrobić z podrośniętym już awikularium. Ale na dzień dzisiejszy teraz zrobimy filmik, który, że tak powiem, wprowadza nas do tego, żeby ten pierwszą fazę tego poradnika wprowadzić w życie. Co to będzie? Zostańcie ze mną i zobaczcie. Oczywiście pierwszym krokiem będzie wyposażenie się w narzędzia. Nożyczki, żeby w razie czego wbić sobie w mózg, jeżeli pająk by mi uciekł. Jest sobie pojemnik. Kurwa, wyjebał się oczywiście. Jezu, jaki ja jestem zjebany. Bonusowy pojemnik celem przechowania chwilowo pająka oraz czyste, nie śmierdzące niczym żadnym aloesem i inną chemią, gównami itp. itd. waciki, które się będą robić nam za podłoże. Tak więc może zacznijmy od tego, że pająka najpierw przełożymy oczywiście do bonusowego pojemnika. Oczywiście jest to tymczasowe. Tak więc odkręcamy. O, i pająk już stwierdził, że pierdoli i ucieka. Dokładnie tak jak chciałem. Notka do siebie, idę po pojemnik. Pojemnik nam się przyda w sumie jeszcze w jednym konkretnym celu, a mianowicie wykorzystamy go jako przechowalnię syfu, czyli ziemi, której jak zwykle jest mnóstwo. I teraz ponownie będziemy nakłuwać nasz pojemnik. Także standardowa procedura. Pojemnik mamy już gotowy, jak sami widzicie. I teraz ta sama procedura, co na ostatnim filmiku, czyli przetykamy patyczki, żeby pająk ewentualnie mógł sobie na tym sieć jakoś zbudować. Tak powinien wyglądać efekt końcowy. Znaczy, tego nie było w poradniku, tak? Ale ja stwierdziłem, że po prostu wolę, żeby był stelaż tak zwany pod pająka. Także mamy już sobie pojemnik, znowu pająka wyjebałem jak to ja. Jezus. I teraz druga część zadania, a mianowicie bierzemy te oto waciki, upychamy je sobie tu i skraplamy je wodą. Zaraz zobaczymy, czy to będzie działać tak, jak byśmy chcieli, żeby działało. Wydaje mi się, że jest odpowiednio wilgotno. Te awikularie raczej potrzebują wysokiej wilgotności, także teraz przełożymy pająka ponownie już do naszego docelowego pojemnika.
Ponownie prawdopodobnie będę się z nim ganiał. A jak? Tym razem obyło się na szczęście bez jakichś dziwnych rewelacji. I sęk polega na tym, że pojemnik trzymamy w ten sposób, do góry nogami. Co to daje? Mianowicie mniej więcej tyle, że po pierwsze pająk, który będzie sobie budował sieć w tym oto pojemniku, zbuduje ją u góry. Czytaj, za każdym razem przy odkręcaniu nie będziemy rozpierdzielać ich terenu. Po drugie, zobaczymy w jaki sposób wpłynie to na pająka. W sensie, czy nie padnie od, nie wiem, wilgoci, oczywiście nie wiedzieć czemu, ale on buduje kurwa na dnie. Teraz sieć, mam nadzieję, że stwierdzi jednak, że woli ku górze iść. No i trzecia sprawa, zobaczymy, czy pająk będzie chciał żreć faktycznie martwe. Tego się dowiemy oczywiście w następnym odcinku, jeśli kiedykolwiek takowy powstanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej metodzie, czy sprawdzaliście ją, czy nie. Tak jak mówię, dla mnie to jest zupełna nowość, to mi kolega tak naprawdę podesłał, żebym informacji na ten temat poszukał, sam też zacząłem szukać i taki jest efekt. Także, dobra, to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie, udostępniajcie. Udostępnijcie to na Pornhubie, nie wiem. Dzięki za obejrzenie, widzimy się w następnych filmikach i trzymajcie się, hej!